Za moimi plecami jest realizowana przebudowa ulicy Chmielnej. No dobrze, dokładnie tutaj, obok tego wieżowca. Jak to teraz wygląda? Bo drzewa się już pojawiają. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie z warszawskich inwestycji na koniec maja 2024. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tym razem z nowej ulicy Chmielnej. No i tak, koniec maja, mamy teraz połowę czerwca, chwilę ten film poczekał sobie na publikację. Ale faktycznie tutaj to trochę się dzieje na ulicy Chmielnej i w teorii ma być oddana do użytku w całości w czerwcu 2024. W skrócie teraz, do końca miesiąca muszą się zakończyć tutaj w teorii, chociaż wszystkie prace budowlane. No, patrząc na zaawansowanie tej inwestycji, mogę powiedzieć, że raczej śmiem wątpić w to i sądzę, że tak mniej więcej w połowie wakacji się wszystkie prace zakończą. Biorąc pod uwagę, jakie jest zaawansowanie budowy na poszczególnych odcinkach, w niektórych miejscach faktycznie już widać nową ulicę, nowe drzewa, nową nawierzchnię i właściwie prace się finiszują, w innych miejscach prace się właściwie jeszcze nie rozpoczęły, tylko łącznie wstępnie prace przy przebudowie części podziemnej, więc trochę tutaj tych tematów jeszcze pozostało do zrealizacji, więc jeszcze sobie to chyba patrzymy, jak to będzie tutaj realizowane. Natomiast w nowej ulicy, co tutaj powstaje? Oczywiście mnóstwo nowych drzew. Nowa nawierzchnia na całej długości, oczywiście przebudowa wszystkich instalacji podziemnych tutaj kolidują z nową instalacją, budowa nowej fontanny, wstawienie i pozostawienie starych i nowych drzew w tym miejscu, likwidacja wszystkich miejsc parkingowych i postojowych, które znajdowały się na samej ulicy Chmielnej, jak i również przebudowa ulicy Brackiej, gdzie na Brackiej właśnie powstają również nowe drzewa, likwidacja na Brackiej wszystkich miejsc parkingowych, czy na Chmielnej to tak nie do końca w sumie z likwidacją wszystkich miejsc parkingowych, bo dwa miejsca parkingowe, a może nawet trzy, inaczej, kilka miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami pozostają, jedno przy kinie Atlantik, drugie mniej więcej w połowie drogi do Nowego Światu, więc faktycznie parę tych miejsc dla niepełnosprawnych pozostało, pomijając oczywiście nowe ławki, nowe miejsca na ogródki gastronomiczne, które mają się pojawić i pomiędzy tymi ogródkami mają się też pojawić oczywiście nowe drzewa. Tak w skrócie ma wyglądać nowa ulica Chmielna. Po części możemy zobaczyć, że już faktycznie to się dzieje, ale w dużej mierze możemy zobaczyć, że cały czas trwają utrudnienia, jeżeli chodzi o ruch pieszy, trzeba się kręcić w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą stronę. Objazdami dla pieszych oczywiście na całej długości można na spokojnie przejść, więc to nie jest jakaś duża informacja. Do wszystkich lokali też można dotrzeć, więc to też nie jest jakaś zła informacja. Ale to nie zmienia faktu, że oczywiście lokalów, ogródków gastronomicznych w tym miejscu nie uświadczymy, jeżeli cały czas są realizowane w tym miejscu prace budowlane. Więc jeszcze w najbliższym czasie sobie chwilę tak posiedzimy i popatrzymy i poczekamy. Tutaj przy okazji jest ta kopuła po prawej stronie. No i doleciliśmy do samego Nowego Światu. A teraz zerknijmy sobie na sam Nowy Świat, który się oczywiście ciągnie od właśnie Palmy, czyli Ronda de Gaulle'a, do dalszej, czy tak, no tutaj do dalszej części, czyli do Świętokrzyskiej, dalej się przemienia w krakowskie przedmieście. Co ważne, oczywiście już ta ulica w weekendy i nawet chyba z tego, co wiem, dłużej jest aktualnie deptakiem, jak widzicie na załączonym obrazku. Znaczy, wtedy to akurat było nagrywane na sam koniec maja, więc wtedy była majówka i tak dalej, wiecie, znacie te tematy. Natomiast teraz sytuacja jest trochę inna, faktycznie. Aż tak dobrze nie jest, jeżeli chodzi o utrzymanie w tym miejscu możliwości przechodzenia. W weekend oczywiście deptak się to będzie też pojawiać na czas wakacji i najprawdopodobniej też na dłuższy czas będzie wszystko tutaj pozamykane. A dobra, zacznijmy sobie teraz, jak tutaj te prace wyglądają na miejscu, jeżeli chodzi o ulicę Chmielną. Aktualnie możemy zobaczyć, że przy Nowym Świecie rozpoczynają się prace rozbiórkowe, jeżeli chodzi o starą nawierzchnię kostki brukowej w tym miejscu. Pojawiły się też już nowe elementy, jeżeli chodzi o nową nawierzchnię. Tutaj na samym środku pojawia się już długi nowy chodnik, bo po nim będzie tutaj odbywać się długo ruch i będą prace realizowane po bokach. Natomiast widzimy, że faktycznie tutaj się już powoli pojawia ta nowa nawierzchnia, ale tutaj z kolei w tym miejscu, przy trochę większym skwerku, który się znajduje w tym miejscu, możemy zaobserwować, że pracy jeszcze tutaj dosyć dużo pozostało. Stało. Nowa nawierzchnia pół na pół właściwie się w tym miejscu pojawia, więc to trochę jej tutaj jest, ale to jeszcze nie jest informacja, że wszystko się w tym miejscu zakończyło. Miejsca parkingowe tutaj wszystkie zniknęły, miejsca rowerowe aktualnie zniknęły z tego miejsca. Tam na górze, gdzie się znajdują koperty, będą właśnie i koperta, i miejsce dla osób z niepełnosprawnościami do parkowania, więc to jest dobra informacja, że to tam pozostaje.
Ruch samochodowy będzie tutaj realizowany w ruchu okrężnym, ale i tak ogólnie tutaj nie będę miał raczej prawa wstępu. Inaczej, wstęp będzie taki sam jak na plac pięciu rogów, w skrócie tylko i wyłącznie mieszkańcy i dojazd, jeżeli chodzi o dostawę towarów do usług, ale tylko i wyłącznie w odpowiednich godzinach. No i pomijając to, tak mniej więcej to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o możliwości dojazdu. Tutaj też widzicie, że ten element zielony, który się znajduje w samym środku, jest trochę skuty, tam musi się pojawić nowa obudowa, no i oczywiście nowe ławki, drzewa. Tutaj, czyli na samym tej części zielonej więcej się nie pojawi, na samej ulicy Chmielnej będzie trochę faktycznie drzew, ale jeszcze tutaj i w tym miejscu nie możemy oświadczyć, bo po prostu się jeszcze nie pojawiły, a pojawią się dopiero, kiedy już będzie docelowo nawierzchnia na przynajmniej większej części, jeżeli chodzi o tą pracę w tym miejscu, więc tutaj jeszcze faktycznie trochę prac pozostało, jeżeli chodzi o ten fragment. Zerknijmy sobie z kolei na drugą część. Patrząc do placu pięciu rogów, co tam się dzieje, tu mamy tam nową nawierzchnię na samym środku już mniej więcej ułożoną, a dalej jak to wygląda? O, proszę bardzo, tutaj sobie przyglądamy się. To, jak widzicie, ruch cały jest przerzucony w tym miejscu, akurat na tym odcinku, na jedną i drugą stronę nawierzchni, znaczy na jedną i drugą stronę ulicy Chmielnej. No i jak widzicie, sam deptak po środku jest mniej więcej już ustawiony, jeżeli chodzi o cały ciąg. A po bokach zaczęły się pojawiać drzewa. I tak to będzie wyglądać też na całej długości mniej więcej ulicy Chmielnej. Drzewa w oknach, no tak by właściwie można opisać ulicę Chmielną w tym momencie, bo teraz będą drzewa poustawione właśnie, znaczy według mnie to może byłoby dobre podejście, żeby wstawić tutaj drzewa po środku, bo wtedy by nie wchodziły aż tak bardzo w same okna. No ale no cóż, jest aktualnie to realizowane, jak jest realizowane. I drzewa będą właśnie pomiędzy ogródkami gastronomicznymi w miejscach bocznych, czyli po prawej, po lewej stronie, teraz jak widzicie na ujęciu, co parę metrów będą się znajdować drzewa, pomiędzy nimi będzie miejsce dla ogródki gastronomiczne, no i tak to mniej więcej będzie ułożone. No, drzewa się tutaj już pojawiają, to są te pierwsze, one będą do celowej długości i tak będzie to wyglądać na całej długości ulicy Chmielnej, więc no całkiem ładnie to będzie poukładane. Też widzicie, że tutaj oczywiście cała część podziemna jest przykrywana przez nowe drzewa w tym miejscu, więc tak to będzie teraz realizowane na całej długości. Elementów, jeżeli chodzi o trawę i tego typu zieleni, po której można wychodzić, tutaj nie będzie, tylko łącznie drzewa będą w betonie, podobnie jak na placu pięciu rogów, więc to będzie w ten sposób wyglądać. Chodzi oczywiście o ustalenia z konserwatorem zabytków i też część czysto techniczną. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, większość osób przechodzi przez ulicę Chmielną, nie tutaj się zatrzymuje, żeby sobie usiąść na trawce, więc po prostu też w związku z tym, że ta trawa byłaby bardzo szybko wydeptana, podobnie jak na placu pięciu rogów, ona się tutaj w tym miejscu nie pojawiła. To, że oczywiście inne były też ustalenia z konserwatorem zabytków, który na to raczej zgody nie dał, to też jest inna para kaloszy. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć fontannę, która się powoli tutaj pojawia, natomiast powoli to jest dobre określenie, bo faktycznie na razie tylko łącznie fundamenty jej na samym dole się pojawiają. Tutaj oczywiście wszystkie drzewa, które były, pozostaną w miejscach, gdzie ich nie było, pojawią się nowe. No i oczywiście trochę tutaj też nowych ławek pojawi się dookoła tych nowych drzew, które jak widzicie już tutaj się poustawiały i zaczynają powoli już rozkwitać. No bo w końcu to są jeszcze ujęcia z końca maja, więc faktycznie tutaj całkiem ładnie zielone się w tym miejscu robi. Tutaj też się pojawiła nowa przestrzeń zielona. To jest ta przestrzeń, gdzie zazwyczaj dosyć dużo osób bezdomnych i menelów się w tym miejscu kręci. Możemy zobaczyć też na tym ujęciu, że ich tutaj nie ma, ale dlatego też pewnie, że nie ma ławek tych starych i jest to trochę jeszcze pogradzane. Miejmy nadzieję, że faktycznie taki stan tej rzeczy w tym miejscu się utrzyma, mimo wszystko w to wątpię, ale faktycznie tutaj nowe drzewa się już zaobserwowały. Z ciekawostek wam powiem, że tutaj kiedyś drzewa w tym miejscu już się tam znajdowały, tylko że zostały wycięte podczas poprzedniej przebudowy ulicy Chmielnej, która miała miejsce jakoś tam mniej więcej na przełomie wieków ostatnio, więc jakby ulica Chmielna już przechodziła niejedną renowację, w ramach poprzedniej likwidowano drzewo i wstawę na beton, teraz drzewa powracają. Ale taka ciekawostka historyczna, jeżeli ktoś z was byłby ciekawy. No i oczywiście w tym miejscu nie będzie żadnych miejsc parkingowych, pomijając tam jedną kopertę pod kinem Atlantic dla osób z niepełnosprawnościami, no i wszystko będzie dla pieszych i towarzystów. Tutaj też na ulicy Chmielnej też się pojawi parę drzew, ale będzie ich mniej niż na tym odcinku do Nowego Światu. Tamten odcinek od placu Pięciu Rogów do Nowego Światu będzie mieć o wiele więcej drzew niż ten drugi, po prostu dlatego też, że tam ulica Chmielna jest trochę w innej orientacji i jest mimo wszystko trochę więcej na to wszystko miejsca. No lecimy teraz ponownie w kierunku placu Pięciu Rogów, abyście mogli zaobserwować, jak wyglądają prace przy samej ulicy Brackiej, bo tam też prace trwają, są realizowane i pojawiają się również nowe drzewa.
No i proszę bardzo, tak to wygląda, jak sobie zatkniemy w tą stronę. Nowa ulica Bracka w tym miejscu jest i proszę bardzo, najpierw tak, Plac Pięciu Rogów w tym miejscu widzimy, jest jajo, z tego co pamiętam nie wibruje, ale cały czas wydaje odgłosy, kto z was nie wie. No i na dalszym odcinku fragment został przebudowany w ramach przebudowy Placu Pięciu Rogów, a tutaj dalej możemy zobaczyć, że już faktycznie nowe drzewa się pojawiają, wszystkie miejsca parkingowe zostały zlikwidowane, samochody stąd odjechały, no i w miejscach, gdzie faktycznie będą tam teraz miejsca, gdzie były miejsca parkingowe, teraz będą miejsca na grudki gastronomiczne. Tam będą wszędzie poustawione słupki, więc nie łudźcie się, że będzie dało się zaparkować. Nie, nie będzie się dało. No i oczywiście ona będzie, ta droga będzie przystosowana bardziej do dojazdu do posesji, bądź również dla ruchu pieszego. Miejsc, jeżeli chodzi o nowe drzewa w tym miejscu, będzie naprawdę całkiem dużo. Zresztą to możecie zobaczyć już na tych ujęciach. I to faktycznie jest dobra informacja. Ulica Bracka się całkiem ładnie zmienia. Nie jestem do końca przekonany, czy likwidacja tych wszystkich miejsc parkingowych w tym miejscu jest na plus, chociaż w sumie w smyku obok można na spokojnie zaparkować w parkingu podziemnym. No ale wiecie, jak to wygląda. Tymczasem to było tyle z tego materiału. Jeżeli taki film z przebudową ulicy Chmielnej wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I jak zawsze zachęcam was do zostania patronami Avizynosza. Co ważne, kolejny film z przebudowy ulicy Chmielnej raczej się pojawi już na początku lipca. Wtedy sprawdzimy, czy udało się faktycznie do końca czerwca zakończyć wszystkie prace. Śmiem w to wątpić, ale zobaczymy. Faktycznie może im się uda to wszystko zrealizować. No i co mogę powiedzieć? Nie mamy innego terminu zakończenia tej budowy niż właśnie koniec czerwca, więc nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy faktycznie tutaj się wszystkie prace sfiniszują. Ale może, bądźmy dobre myśli. No, dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Dajcie znać w komentarzach też, czy sądzicie, czy trawa byłaby dobra na ulicy Chmielnej. No i tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj coś jeszcze się pojawi. Cześć!